A teraz zapraszam pana doktora Wojciecha Karlika ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Proszę państwa, kolejny kontrowersyjny i cały czas właściwie można kolokwialnie powiedzieć temat na topie. Antybiotyki i pozostałości innych leków w produktach pochodzenia zwierzęcego. Jaka jest prawda? Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Dowiemy się, jaka jest prawda? Oczywiście. Zapraszamy w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Wojciech Karlik. Na co dzień pracuję w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie i zajmuję się stosowaniem leków u zwierząt produkcyjnych. Stąd, proszę państwa, opowiem państwu o tym, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o stosowanie leków weterynaryjnych u zwierząt produkcyjnych w Polsce przede wszystkim i zastanowimy się, jaka jest prawda, jeśli chodzi o taką ogólną opinię, czy antybiotyki, pozostałości leków weterynaryjnych w produktach pochodzenia zwierzęcego są dla nas zagrożeniem, czy nie. Proszę państwa, na początku musielibyśmy się zastanowić nad jedną rzeczą, bo mamy w takim, powiedzmy sobie, obiegu powszechnym istnieją opinie, że teoretycznie można byłoby hodować zwierzęta bez stosowania leków, a w związku z tym, jeśli nie będzie leków, to oczywiście nie będzie żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o żywność pochodzenia zwierzęcego. Proszę państwa, sprawa wygląda w ten sposób, że teoretycznie można byłoby hodować zwierzęta bez stosowania leków, no przy czym musimy pamiętać, że szczepionki to też są leki. W związku z tym szczepimy zwierzęta nawet wtedy, kiedy one są hodowane w bardzo dobrych warunkach. Natomiast jeśli chcemy, proszę państwa, prowadzić hodowlę taką wysokowydajną, która będzie opłacalna i będzie na takim poziomie unijnym, no to wtedy nie ma możliwości niestosowania leków. To, proszę państwa, wynika z tego, że mamy dość duże zagęszczenie zwierząt w produkcji. Te cykle produkcyjne są coraz krótsze. Trzeba na pewno stosować bardzo wysokie standardy tej bioasekuracji, środki dezynfekcyjne i tak dalej. No i oczywiście trzeba dbać o profilaktykę, czyli stosowanie szczepionek. To wszystko, proszę państwa, powoduje, że zawsze są jakieś momenty, przy których trzeba zastosować leki weterynaryjne. No i, proszę państwa, w związku z tym, jeśli się zgadzamy z tym, że te leki weterynaryjne muszą się znaleźć u zwierząt produkcyjnych, to możemy, proszę państwa, do tego problemu pozostałości leków weterynaryjnych w produktach pochodzenia zwierzęcego trochę podejść jak do zarządzania ryzykiem. Czyli zgadzamy się, że stosujemy leki, w związku z tym zobaczmy, jakie jest narażenie ewentualne i potem zobaczmy w drugim punkcie, w jaki sposób możemy ograniczać to zarażenie. No i proszę państwa, zacznijmy może od tego, jakie te leki stosowane są u zwierząt produkcyjnych. Tu jak państwo widzicie, około 40% leków, które stosujemy generalnie u wszystkich gatunków zwierząt produkcyjnych, no bo mamy oczywiście drób, mamy oczywiście świnie, mamy bydło. Te gatunki są różne, a więc jak patrzymy się na wszystkie w sumie gatunki, to około 40% produktów leczniczych, które stosujemy u zwierząt, to są szczepionki, jak państwo widzicie. Jeśli te szczepionki usuniemy, no to pozostanie nam następne 60% i w tych 60% ponad około 50, a nawet więcej niż 50% to są tak zwane leki przeciwdrobnoustrojowe i w tym oczywiście są antybiotyki. Na drugim miejscu są środki przeciwpasożytnicze, czyli te służące do zwalczania pasożytów i wreszcie leki przeciwzapalne, czy tam leki do regulacji cyklu płciowego. I teraz, proszę państwa, w zależności od tego, jaką mamy produkcję zwierzęcą, to te proporcje między antybiotykami i innymi lekami troszkę się zmieniają. Jeśli myślimy na przykład o produkcji drobiu, która w Polsce jest bardzo mocno rozwinięta, to przy produkcji drobiu tych antybiotyków stosujemy bardzo dużo. Właściwie 90% leków, które stosujemy w produkcji drobiu, to są właśnie antybiotyki. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład krowy, no to wtedy tych antybiotyków jest zdecydowanie mniej, jest troszkę więcej leków przeciwzapalnych czy leków przeciwpasożytniczych. Proszę państwa, jakbyśmy do tego nie podeszli, zawsze musimy pamiętać o tym, że każda produkcja prędzej czy później będzie wymagała zastosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, ewentualnie leków przeciwpasożytniczych, które stosujemy tak naprawdę profilaktycznie, jeśli chodzi o te leki przeciwpasożytnicze. A więc, proszę państwa, zobaczmy teraz, jak to wygląda, proszę państwa, stosowanie tych antybiotyków, bo to są jednak główne leki stosowane u zwierząt produkcyjnych. Jak wygląda stosowanie antybiotyków u zwierząt produkcyjnych w Polsce? To jak państwo widzicie, stosujemy w Polsce około 750 ton antybiotyków rocznie w produkcji zwierzęcej.
Jak patrzymy się, proszę Państwa, na skalę Unii Europejskiej, no to musimy powiedzieć, że Polska nie jest liderem. Tutaj, jak Państwo widzicie, Polska jest na czwartym miejscu pod względem użycia antybiotyków w Unii Europejskiej. Wyprzedza nas Hiszpania, wyprzedzają nas Włochy, wyprzedzają nas Niemcy, ale proszę Państwa, są też takie kraje, które no, prawie w ogóle nie zużywają antybiotyków, jak na przykład Islandia, tylko 600 kilogramów antybiotyków na rok przy produkcji zwierzęcej. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ilość stosowanych antybiotyków zależy od wielkości produkcji zwierzęcej. Kraje, które będą dużo produkowały, będą oczywiście tych antybiotyków stosowały nieco mniej. Ale zanim, proszę Państwa, to jeszcze przeanalizujemy dokładniej, zwróćmy uwagę, jak wyglądało zużycie antybiotyków w Polsce w poszczególnych latach, w ostatnich latach. To jest ta tabela na samym dole. Widać, proszę Państwa, tutaj wyraźnie, że od 2011 roku do 2015 roku no, mieliśmy jakiś mniej więcej podobny poziom. Nie wzrost co roku, ale powiedzmy było to w okolicach 550 kg ton na rok. Natomiast jak Państwo widzicie, w 2017 roku, no niestety wtedy, w 2017 roku jakby kończy się na razie ta statystyka. Nie mamy jeszcze tych danych 2018 czy 2019. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest bardzo silny skok stosowania antybiotyków w Polsce, który tak naprawdę bardzo trudno jest wytłumaczyć w tej chwili. Czy to jest kwestia zmiany liczby hodowanych zwierząt, ale zaraz Państwu pokażę, że to nie do końca da się łatwo wytłumaczyć. Jednym słowem, stosujemy dużo antybiotyków w Polsce, a więc można powiedzieć, że to narażenie w naszym kraju produktów pochodzenia zwierzęcego na ewentualne pozostałości no, jest spore. Zobaczmy, proszę Państwa, jak wygląda, jakie to są leki, jakie to są antybiotyki, bo to też jest dość istotne, żeby potem ocenić, czy te antybiotyki są jakby, pozostałości antybiotyków są efektem celowego stosowania antybiotyków, czy może przypadkowego stosowania antybiotyków. To jest, proszę Państwa, taki wykres, który pokazuje, jak te antybiotyki są stosowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Tutaj mamy Polskę w jednym z tych słupków. Ważne, proszę Państwa, dla mnie jest w tej chwili to, żeby podkreślić, że przede wszystkim stosujemy tetracykliny i penicyliny. To są, proszę Państwa, bardzo stare antybiotyki. One są oczywiście wykorzystywane w leczeniu ludzi, ale nie są bardzo istotne wtedy, kiedy mamy jakieś problemy z lekoopornością i z problemami związanymi z leczeniem ludzi. A więc to, że stosujemy, proszę Państwa, przede wszystkim tetracykliny i penicyliny, to jest dobra informacja. Trochę zła informacja jest taka, że stosujemy też na przykład fluorochinolony, które powinny być jednak oszczędzane do stosowania u ludzi, ale generalnie, jak się, proszę Państwa, patrzymy na strukturę leków stosowanych, tych antybiotyków stosowanych w Polsce, to musimy powiedzieć, że w zasadzie jest to podobna sytuacja jak w innych krajach Unii Europejskiej. Jedynym problemem jest to, że troszkę tych antybiotyków stosujemy za dużo. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ilość stosowanych antybiotyków zależy od ilości stosowanych zwierząt, ilości hodowanych zwierząt. W związku z tym, proszę Państwa, bardzo powszechnie i tak się to robi przy porównaniu stosowania antybiotyków w poszczególnych krajach, przelicza się ilość stosowanych antybiotyków na tak zwaną biomasę zwierząt. To jest prawie to samo, co kilogram wyprodukowanego zwierzęcia, ale nieco mniej. Jakby. To troszeczkę ten jeden kilogram biomasy do przeliczeń jest mniejszy niż kilogram mięsa czy masy zwierząt fizycznie hodowanych. Jak Państwo widzicie, w Polsce zużywamy około 165 mg antybiotyku na 1 kg biomasy, co proszę Państwa, jeśli byśmy to chcieli przeliczyć na produkcję mięsa, oznaczałoby, że produkujemy, że stosujemy około 100 mg antybiotyków na każdy kilogram wyprodukowanego mięsa. To wygląda, proszę Państwa, na dość dużo. I istotnie, jak zaczynamy porównywać tą wartość z innymi krajami Unii Europejskiej, to chciałbym podkreślić, że no, niestety tutaj znowu jesteśmy w czołówce. Polska jest na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi właśnie o zużycie antybiotyków na 1 kg tej biomasy, na 1 kg wyprodukowanych zwierząt. No i proszę Państwa, widać wyraźnie, że 3/4 krajów europejskich zużywa antybiotyki na poziomie 116 mg na ten 1 kg biomasy, a więc dużo, dużo mniej niż w Polsce. Tutaj, proszę Państwa, też niepokojące w naszym kraju jest to, że niepokojące jest, proszę Państwa, też to, że w ostatnich latach ten trend, jeśli chodzi o zużycie antybiotyków na 1 kg. I tu widać, proszę Państwa, to na tym ekranie, na tym schemacie. Na samym górze jest Polska, gdzie widać wyraźnie, że w ostatnim, znaczy powiedzmy sobie, między 2016 a 2017 mamy gwałtowny wzrost zużycia antybiotyków kilogram biomasy. Jak to porównujemy na przykład z Hiszpanią, Włochami czy Niemcami, które zużywają bezwzględnie więcej tych antybiotyków, to widać wyraźnie, że tamte kraje zużywają
coraz mniej na 1 kg wyprodukowanego mięsa. To znaczy, że proszę Państwa, u nas jeszcze trzeba troszkę zrobić. Trochę jeszcze musimy popracować nad ilością stosowanych antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Proszę Państwa, mamy takie kraje jak Francja Francja, gdzie mamy, proszę Państwa, gwałtowny spadek widać wyraźnie przez ostatnie lata, gwałtowny spadek produkcji, wykorzystania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. No i Holandia, która jest tutaj takim przykładem, jest na samym dole, która pokazuje, że w ciągu 2 lat można nawet dwukrotnie zredukować, o połowę można zredukować zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, oczywiście wprowadzając pewien reżim, jakiś reżim sanitarny, być może inne programy szczepionkowe i tak dalej, i tak dalej. A więc znowu, proszę Państwa, jak patrzymy na ilość tych antybiotyków stosowanych w Polsce, to znowu to zagrożenie wygląda, że jest jakby wysokie na poziomie Unii Europejskiej. I też, proszę Państwa, w związku z tym, no oczywiście musimy w jakiś sposób działać, żeby to zagrożenie neutralizować. No i oczywiście mamy programy, które są zgodne w naszym kraju, zgodne z wytycznymi, które są w Unii Europejskiej. Między innymi zajmujemy się monitorowaniem obecności leków w produktach pochodzenia zwierzęcego. No i te wyniki z tego monitoringu nam najwięcej mogą powiedzieć o tym, jaka jest prawda, bo do tego przecież dążymy. Oczywiście staramy się stosować leki tylko w uzasadnionych przypadkach, przestrzegać tak zwane okresy karencji, czyli okres, gdzie kończymy stosowanie leku i dopiero potem pobieramy czy pozyskujemy produkty pochodzenia zwierzęcego. Tam jeszcze jest oczywiście kwestia związana ze stałą poprawą metod analitycznych, żeby te pozostałości wyszukiwać, analizować na jak najniższych poziomach, żeby można było naprawdę tą granicę bezpieczeństwa ustalać bardzo wysoko. No i proszę Państwa, jak popatrzymy się na to monitorowanie, to chciałem Państwu pokazać właśnie, jak to wygląda w praktyce. Mamy rozporządzenie ministra rolnictwa, które oczywiście jest zgodne z wytycznymi unijnymi, które mówi o tym, ile próbek od każdego gatunku zwierząt, które są zabijane w rzeźni, czy jakichś produktów pozyskiwanych od zwierząt, ile musimy tych próbek wykonać w ciągu roku, żebyśmy mogli statystycznie powiedzieć, że mamy gwarancję tego, że nasz system jest na tyle szczelny, że to duże zużycie antybiotyków nie przekłada się tak bezpośrednio na poziom pozostałości w mięsie. No i proszę Państwa, tutaj oczywiście jakbyśmy porównali liczbę próbek pobranych w 2018 roku do wymagań, to gwarantuję Państwu, że badamy więcej próbek niż jest to wymagane w rozporządzeniu. I tutaj też od razu pokazuję, ile tak naprawdę tych próbek było analizowane w kierunku antybiotyków. No bo z każdej próbki musimy zanalizować pozostałości różnych rzeczy. I metali ciężkich, i pestycydów, i mykotoksyn, i jakichś innych zanieczyszczeń chemicznych. No i między innymi oczywiście leków. Tutaj ciekawe, proszę Państwa, jest to, jak popatrzymy się, jaka jest wymagana liczba próbek na przykład przy produkcji jaj. To zwróćcie Państwo uwagę, że mamy zgodnie z wytycznymi badamy jedno jajko na 1000 ton jajek. Jedno jajko na 1000 ton, to znaczy, że badamy jedno jajko na 15-16 milionów jajek, które wchodzi na rynek. To oczywiście, jak ktoś o tym pomyśli, to może powiedzieć, no troszkę chyba przerażające. Dość mało tych jajek badamy, no ale musimy mieć świadomość tego, że tych jajek jest po prostu bardzo, bardzo dużo. No i proszę Państwa, popatrzmy zatem teraz na te wyniki. A więc, proszę Państwa, 2018 roku. To są wyniki, które są opublikowane. To są mocne dane statystyczne, a więc jesteśmy blisko prawdy. A więc, proszę Państwa, jak tutaj widać, nad tym czerwonym kolorem podkreśliłem tą najważniejszą informację. Na 11 300 próbek, które były pobrane z tych produktów zwierzęcych i były badane w kierunku obecności antybiotyków, 44 próbkach stwierdzono przekroczenie zawartości poziomu tych antybiotyków w próbkach. To jest około 0,4% i tym antybiotykiem, który najczęściej się powtarzał, to była doksycyklina. Ja o tym, proszę Państwa, mówię dlatego, że wcześniej powiedziałem Państwu, że my najczęściej stosujemy tetracykliny. Doksycyklina to jest właśnie jeden z antybiotyków z grupy tetracyklin, bo to, proszę Państwa, ten wynik oznacza, że to zanieczyszczenie antybiotykami, czy poziom tych antybiotyków w mięsie nie jest przypadkowy. No bo jeśli najwięcej stosujemy tetracyklin i doksycykliny i jednocześnie widzimy, że w wynikach wychodzi tego najwięcej, to musimy powiedzieć, że to jest nasza wina. To nie jest jakiś przypadek ze środowiska czy jakieś inne nieznane źródło. I druga rzecz, która jest dość ciekawa, a więc 0,4%. I druga sprawa, najwięcej te antybiotyki najczęściej stwierdzane są w mięśniach kurcząt oraz w miodzie. W miodzie oczywiście jest to inny, to jest inna grupa antybiotyków, ale proszę Państwa, to, że jest to w mięśniach kurcząt i to, że wiemy, że w Polsce hoduje się po prostu największą liczbę kurcząt, to statystycznie jakby to wszystko się
no skleja, powiedzmy sobie, jest to bardzo prawdopodobne. Proszę Państwa, te badania to są badania na etapie, kiedy jeszcze żywność nie weszła na rynek. Jeśli w tych badaniach zostanie stwierdzone, że mamy przekroczenie antybiotyku, to są badania robione na fermach, to są badania robione wrześni, jeszcze można tą żywność zatrzymać i tak naprawdę, jeśli my na etapie takim wstępnym mamy 0,4% próbek i możemy tą żywność jeszcze zatrzymać, zanim wejdzie na rynek, to musimy powiedzieć, że ten system nawet, to musimy powiedzieć, że zagrożenie być może jest duże, ale system, który ma to zagrożenie zneutralizować, chyba dobrze działa. Zobaczmy, proszę Państwa, w takim razie, jak wygląda sytuacja już na rynku. Czyli teraz popatrzymy się, ile tak naprawdę tych pozostałości produktów weterynaryjnych jest w żywności, którą mamy na rynku. Mamy na poziomie całej Unii Europejskiej system służący do takiej szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności. To jest ten system RAS. No i jak Państwo widzicie, w 2019 roku, tu mamy dość świeże dane, tych wszystkich zgłoszeń w systemie było 4038. Tyle razy wszystkie państwa członkowskie zgłosiły do systemu jakąś uwagę co do jakości żywności. To mogła być też żywność, która była importowana. Tutaj musimy, to nie jest tylko żywność, której źródłem jest Unia Europejska. Jak Państwo widzicie, w 47 przypadkach były zgłoszone uwagi co do przekroczenia poziomu leków weterynaryjnych w żywności. To jest około 1%. Czyli to też, proszę Państwa, nie jest dużo, bo to 4000 to są uwagi do żywności, w której już coś było. I w tej żywności, co do której mamy uwagi jakiekolwiek, tylko 1% to są uwagi związane z pozostałościami produktów leczniczych weterynaryjnych. Jak, proszę Państwa, patrzymy teraz na ten raport i patrzymy na te 4038 zgłoszeń, to tak naprawdę w tych 4038 tylko 342 to było mięso drobiowe, 244 to mięso z pozostałych gatunków zwierząt i tak dalej, mleko, miód i jaja. Jak zsumujemy to, co dotyczy w ogóle produktów pochodzenia zwierzęcego, no to, proszę Państwa, one tak naprawdę ustępują, jeśli liczebnie, jeśli chodzi o zgłoszenia do tego systemu, takim produktom jak owoce, warzywa czy orzechy. A więc tutaj nie można powiedzieć, że akurat produkty pochodzenia zwierzęcego są na pierwszym miejscu w tych zgłoszeniach. No ale teraz, proszę Państwa, zobaczmy, jak ta sprawa wygląda dla Polski tutaj. Otóż jak patrzymy się teraz na produkty, które były zgłaszane z Polski, które wyszły z Polski, albo produkty, które były zgłaszane w całej Unii Europejskiej, które tak naprawdę pochodzą z Polski. To tutaj, proszę Państwa, tych zgłoszeń mamy 304 na poziomie Unii Europejskiej i muszę Państwu powiedzieć, że tutaj jesteśmy liderem, jeśli chodzi o te zgłoszenia w systemie RASF. Czyli kraje Unii Europejskiej, jeśli dostają naszą żywność pochodzenia, ogólnie naszą żywność, nie tylko pochodzenia zwierzęcego, najczęściej niestety zgłaszają, że mają tam jakieś uwagi do naszej żywności. I teraz, proszę Państwa, jak popatrzymy się teraz na tą strukturę tych zgłoszeń, to od razu muszę Państwu powiedzieć, że Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o zgłoszenia przekroczeń weterynaryjnych produktów leczniczych. A to, proszę Państwa, znaczy, no, że niestety tutaj mamy tą sytuację związaną z tym, że tych leków, ponieważ stosujemy dość dużo, no to jeszcze dodatkowo mamy tutaj problem z tym, że pozostają nam te leki, ale też na poziomie tylko tych 12 zgłoszeń. No i to jest właśnie ten rysunek, który pokazuje, że Polska jest miejscem, gdzie najwięcej jest tych zgłoszeń. Skala się kończy na 304, w związku z tym nawet jeśli to nie jest dobrze widoczne na ekranie w tej chwili, to jesteśmy tutaj liderami. I proszę Państwa, zobaczmy teraz, jak to wygląda jeszcze na koniec w tych zgłoszeniach przez Polskę. Okazuje się, że największym problemem są patogenne mikroorganizmy, które znajdują się w żywności, a nie leki. Leki są tak naprawdę na czwartym miejscu i jest tylko ich 12. Ale jak popatrzymy na produkty, to na pierwszym miejscu w Polsce jednak mamy uwagi do mięsa, do mięsa drobiowego. To wszystko, proszę Państwa, powoduje, że możemy wyciągnąć następujące wnioski. Mamy bardzo dobry program, ten krajowy, do monitorowania pozostałości leków i on wykazuje, że około 0,4% próbek może zawierać pozostałości tych leków weterynaryjnych. Najczęściej to są antybiotyki, najczęściej to jest doksycyklina, a to oznacza, że to jest po prostu wina nasza. To nie jest ze środowiska, to nie jest przypadkowa rzecz. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o te pozostałości, które mamy już na rynku, no to Polska niestety najczęściej zgłasza obecność tych pozostałości leków weterynaryjnych, ale to też jest w bardzo niewielkim stopniu. To nie są, proszę Państwa, jakieś
no, na koniec się popsuł. To nie są, proszę Państwa, jakieś wielkie liczby. Czyli możemy powiedzieć tak, że w Polsce oczywiście jest problem z tymi pozostałościami, daje on się zauważyć. Chyba jest ich najwięcej w porównaniu z całą Unią Europejską. System mamy bardzo dobrze zorganizowany, jeśli chodzi o zabezpieczenie żywności, która jest na rynku. No i proszę Państwa, no, skala nie jest duża. Tak bym to podsumował na koniec. Dziękuję bardzo Państwu. Serdecznie dziękujemy Panie Proszę. Doktorze. Niezwykle ciekawy wykład, czyli znowu nie jest tak źle. Co prawda jesteśmy troszeczkę gorzej, wypadamy na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pozostałości antybiotyków, ale są też, tak jak Pan powiedział, patogenne mikroorganizmy, które są jeszcze na pierwszym miejscu. Ale myślę, że będzie bardzo dużo pytań do tego tematu, bo to też taki temat, tak jak powiedziałam, bardzo często utrzymujący się na topie, jeżeli chodzi o te pozostałości antybiotyków, zwłaszcza w drobiu, zwłaszcza w mięsie. Więc zapraszam na czat z naszymi uczestnikami. Serdecznie dziękuję.